Witajcie, Mężki z tej strony Karol, w kolejnym odcinku i zarazem walkę z bossem tego świata, ponieważ w ostatnim odcinku przez przypadek wszedłem, ale ominęliśmy cutscenkę i tylko go zobaczyliśmy i nie wiem dlaczego, ale dlaczego budacze tak dokładnie stopy zrobili. Ale dobra, zaczynamy to i no, tak jak w ostatnim odcinku w sumie nie było aż tak źle. Znaczy się zazwyczaj każdy odcinek jest zły, bo się kończy na tym, że muszę przynajmniej raz umrzeć. Ale walka z bossem może być trudniejsza. Chociaż najbardziej co mnie zabijało ostatnio to było jazda na jojo. Więc... okej. Okay. Takie... okej. Okay. Salutations. O Jezu, po polsku... po polsku jest taki cringe'owy przywitanie. Ale nie wiem. Dobra, powiem siemanko. Tak. Jestem pan Q. Magik... właśnie, o Jezu, Imperial Court, Imperialnej Rady, chyba tak można powiedzieć. Jojo. Potwierdzono, jesteś tym poszukiwanym kryminalistą, który zniszczył casting podczas gali. Ja się na to patrzę, na to jojo. Czekaj. Posiadasz naprawdę ciekawy talent. Gala na pewno by wykorzystała twoje zdolności. Powiem tak, to jojo ma więcej, jeżeli chodzi o wyrazy twarzy, niż nasza postać. Imperator Eddie był kiedyś prawym i miłosiernym władcą, ale lata temu stracił swojego największego przyjaciela. Jego kreatywny partner był wielkim performerem. Nikt nie mógł dorównać jej zdolnością. Gdybym tylko wiedział, jak ją przywrócić, ale nauka nie posiada odpowiedzi na te... na ten temat. Ale dla ciebie... nie wiem, w jakim kontekście to ma być przetłumaczone. Imperator Eddie... wkurzył się. Tak. Nigdy nie spodziewał się, że tutaj zabniesz. W takim razie muszę go ochronić. Te dialogi też nie są jakieś znakomite, nie powiem. Czasami trudno określić, co znaczy. Nawet po angielsku. Zdolna jaką jesteś, twoja opowieść kończy się tutaj. No to jojo naprawdę ma więcej, jeżeli chodzi o swoje miny, niż nasza postać. Ale okej. Okay. W takim razie zaczynamy. Okej, okay. I czy to będzie znowu tak samo jak ostatnio? Au, dobra, nie, jest trochę inaczej. Ma falę uderzeniową. Możemy odbić tą kulę? Wow. Jej! Siatkówka. Koniec? Nie, teraz jakiś bilard. Ostatnio grałem w bilarda. Nie byłem aż tak bardzo dobry, ale na szczęście to nie było... I co? Coś ma się stać? Ej, coś ma się stać? Halo? Mam tutaj spać? Nie. A, tutaj jest jakaś bila. Dobra, to nie powiem trochę... jakby mogli tutaj trochę... Nie, życie nam... W sumie nawet dobrze, że dam... nie, los. Homing attack. Ale to... nie. Akurat to było ciekawe, że... okej. Okay. I teraz trzy razy będziemy musieli odbić to? Raz. Dwa. Trzy. Dobra, możemy go ubić? O nie. A, to się nawet nie rusza.
Wiecie co, może spróbuję... O... Zróbmy trochę... O, to była czasówka. Dobra, ale możesz dać życie nam z powrotem? To by się przydało, nie powiem. Okej. Nie jest to jakiś trudny boss. Mechaniki znane z innych gier. Jakby tylko mógł dać nam trochę życia z powrotem. Dobra, 4 razy. Czy 3 razy ponownie? Chyba 3 razy. O! Nie, nie! Dobra. Chyba 3 razy ponownie będzie, bo nie odbiliśmy wszystkiego od razu. Dobra, przynajmniej trzeba wiedzieć, że życie. Dobra, póki to się nie rusza, to możemy wykorzystać to w takich miejscach, gdzie aż tak bardzo nam nie jest potrzebne. Dobra, dawaj życie, dawaj życie. Dobra, no ty chamie jeden. To było specjalnie, żebym podszedł do ciebie. Okej. Okay. Nie powiem, te twoje ataki to są chyba bardziej już oskryptowane i można je ominąć. A, masz ci los. Te trzy oczy. Dobra. Nieco już wiemy, jak tutaj się gra z nim. Nie powiem, trudne do ogarnięcia, ale straciliśmy głupio życie na samym początku, więc... Bum. 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 Au. Dobra, nie trafiliśmy. Może jak będziemy dalej, to będziemy mieć więcej czasu. Bum. 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 Okej, okay, szybko, szybko do oczu. I gdzie teraz się podstawi to? O! Teraz szybko, szybko. A spróbujmy ubić. No, się uder... O, ma się! Było już tak blisko! Okej. Okay. To nie jest to najtrudniejszy atak do ominięcia. To już jest trudniejsze. Można w sumie trochę typową strategią, że jak najdalej i wtedy nie jest aż tak źle. Okej, okay, jest dobry. Ej, dobrej pozycji jest. Au! I teraz mam jedno życie zostało. Okej. Okay. Teraz tylko tego nie zrąbać. Dobra, jest w dobrej pozycji, ponieważ lasery się inaczej ustawiają. No właśnie. Ha, 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 ha. O, się... Jest! Dobra, koniec z tobą. Nie masz... Ty nawet nie masz... O, ma głowę. Dobra. Powiem wam szczerze, to... Na technikę go. Dosłownie na technikę. Bum. Masz. Dlaczego ci stopy tak... Po co ci stopy tak zrobili? Dlaczego się na nas gapisz? Widzę. Najgorsze... O, widzę. Najgorsze początek tłumaczenia. Tak. Najbardziej najznakomitszy artysta naszego narodu. Tak, mistrzowski wielder, nie trzymacz, tylko posiadacz kosmicznej nitki, chyba tak powinniśmy, no ma, chyba to się inaczej nazywa, ale kosmicznej nitki. Tak, błyszcząca gwiazda Rady Imperialnej. Widzę teraz, dlaczego przypominasz ją. Ta nitka jest, należała do niej, o. Jak ty ją znalazłaś? Czy ona tobie ją dała? Czy ją spotkałaś? Czy wszystko u niej dobrze? Kiedy ona powróci do domu? A?
Tłumaczenie. Widzę. Musiałem być w błędzie. Panno Penny, przepraszam. The troubles of our court. A, problemy naszej rady nie są twoimi problemami. Nie powiem nikomu, że byłaś tutaj. Możesz iść. Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć na temat tej kosmicznej nitki, szukaj artysty tabu. Jeżeli ona chce być znaleziona, dziwne to jest. Jeżeli będzie chciała się z tobą spotkać, może spotkać ją na szczytach gór. Dziwnie napisane, to chyba tak powinno się przytłumaczyć. Ona zawsze lubiła to miejsce. Tak, rzucę na ciebie czar sukcesu. Okej, okay, dzięki. Dajesz czar sukcesu. I koniec. Aż tak długo to nie poszło. Okej, okay. Czy to są góry? Wyglądają na góry. O, czyli jest więcej światu niż się wydaje. Czyli to nie jest tylko tak kawałki, tylko inne rzeczy. Ogólnie obliczyłem, ile będzie tych poziomów po tym, ile tam musimy zebrać tych specjalnych pieniążków. I... O Jezu, co się stało? I wyszło mi, że to jest... Wyszło mi, że będziemy mieć 35 poziomów, więc ta seria będzie dosyć długa. Ale i tak zapomniałem w ostatnim odcinku powiedzieć, że ja nie będę ją prowadzić ciągle, ponieważ okazało się, że... O, coś podejrzane było, że tam... Okej. Podejrzane było, że tam się tak ustawiło. Zobaczę to kiedyś. Okej. Okay. A, dobra, już rozumiem, jak to działa. Dobra, ale może to by lepiej działało, gdyby pingwiny mi się tutaj... A, sobie też tak można. O, gar. Możemy coś z tym garem zrobić? Nie. Dobra. To chyba żadnej misji. Zobaczymy później bez tego. Uuu, ciekawe. Dobra, nowa mechanika. O, tutaj coś. Czyli tam. This butter won't melt evenly. Do you have a better technique? Okej, okay, a ta dźwignia? A, czy... Czyli mamy stopić to masło, te? A, może by było, gdyby nam przypadkiem gra coś nie zrobiła. Dobra, czy mogę to złapać? Nie mogę tego złapać. Dobra, spróbujemy po prostu, żeby się poruszało ciągle. Dobra, ruszaj się masło. Żeby go popchnąć. A, no, myślę, że tam... Ta platforma nie jest zbyt dobrze zrobiona. Okej. Okay. Masło topcie. O, nice. Dobra. I tylko tutaj zejmiemy. I pytanie jest... Czyli miałem rację. Dobra. Czy to jest... Okej. Okay. To jest czasówka, czy... A, myślałem, że można się odbijać. No parasolki, no to się odbijamy, no. Okej. Okay. No, podoba mi się nawet ten świat, no można powiedzieć, że będzie trochę gorąco, ale jak na razie jest spoko, nie jest aż taki, aż tak bardzo dużo mechanik to nam nie dali. Okej, okay. Dlaczego tam możemy wyjść? Możemy wykorzystać nasze otoczenie? Znaczy się... O, tutaj jest. Czy się zawsze możemy... O, masz los. Dobra, to jest zbyt śliskie. Czekajcie. No właśnie. Ja takie... Co ja się tutaj z tym aż tak bardzo głowię? Okej. Okay. A ty czym jesteś?
Okej. Uznałem, że to było to, co mieliśmy zrobić. Dziwny przeciwnik. Nie, ja powiem, był dosyć prosty. Our meats are gonna overcook in the lava. Dobra. O, myślałem, że będzie jak Mario, że się odbijemy. Dobra, ale nie, to jest akurat proste. Nie, pop. Up. Dobra. Uuu! Ty! Ale zrobiliśmy tego gościa i musimy go zrobić ponownie. O, masz! Jak to? To jest najprostsze, jeżeli chodzi o przeszkodę, a ja nie mogę tego zrobić. Okej. W głównej mierze zwracam uwagę, że w sumie to jest wina bardziej tego, że kamera czasami nas dziwnie prowadzi, ale... Okej. Czy my możemy po prostu... Takie... Jąk? Okej. Okay. Łap się! Dobra, nie poszło. Dobra, ale jak sami widzieliście, możemy zrobić takie joink. Te pingwiny nic nie mogą nam zrobić. Dobra. Czy coś tutaj jest, czy... Jest tutaj życie. W sumie wezmę to życie. Okej, okay, nie chciałem tam się wprowadzić, ale... Tutaj możemy też, nie ma tutaj życia, nie, dobra. Okej. Okay. I czy coś tutaj będzie? Wydaje mi się, że to jest końcówka. Ten odcinek może być krótki, dlatego że realnie czuję, że naprawdę jesteśmy blisko. Okej. Okay. Spróbujmy wziąć to. Też pingwiny zapewne nas ścigają, więc trzeba najszybciej wejść na... Wejdź na to! Okej. Okay. O nie! Ja myślałem, że można tam na to wskoczyć. A, masz los. Czy można jakoś... Czekajcie, może mi się uda to zrobić. Z tego... Dziwny teleport. A! Ledwo. Czekajcie, może mi się uda ponownie po prostu wejść na ten... O właśnie. Chciałem to zrobić inaczej, dobra. Bum. Bum. Nie, to... Myślałem, że jak się nieco tak... to będziemy się tam z dostaniem momentum, to może się nam uda i by się nam udało, tylko że jest taki problem, że... Że teraz to w ogóle prawie życia nie mamy. Dobra, może tutaj będzie? Nie. Bum. To jest tylko 4 pingwiny. Dobra, udało się. Mówiłem. Może bardziej wycelujemy to miejsce, gdzie jest bardziej bezpiecznie? Okej. Okay. Okej, okay, możemy po lawie? Wow. O, tam jest. Ja takie... A, gdzie mamy pójść? A tutaj jest. O, ma ślosy! Idealnie w lawę. O, mogłoby być dobry wynik. Dobra. Nie ma to odcinka, gdzie po prostu robimy kolejnego derpa i tracimy 10 tysięcy punktów. Tak naprawdę nie jest to jakieś aż tak bardzo ciekawe te dostanie maksimum punktów z tego poziomu, bo tylko dostajemy... masz los. To nie kontroler, tylko ja akurat.
dostajemy właśnie stronę z konceptu, jak to miało wyglądać. Tam było, że w sumie jeżeli chodzi o... Według mnie najciekawsze to było, jeżeli chodzi o jak chcieli zrobić tego, żeby... What? To tak można było zrobić? Ja po prostu wcisnąłem, żeby włączyło mi się to jojo. Okej. Okay. Z jednej strony lubię, że mi dajecie, z drugiej strony ostatnio jak mi dawaliście, to nie było zbyt miłe. Tam inaczej trochę... Serio. To jest takie, że albo idealnie wpadniemy do lawy, albo idealnie nie. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma, więc możemy ominąć. Okej. Okay. A, nie udało mi się. Okej. Okay. Już jesteśmy z powrotem. Tak, czuję, że już jest końcówka, ale oczywiście co, musiałem na samym końcu zrąbać wszystko. Chcę wykorzystać to. Dobra, jest. Szło? Nie, ten pingwin! Ten pingwin umarł! Dobra. Jest. Udało się. Okej, okay, możemy wykorzystać chyba tą ostatnią platformę. I dosłownie możemy tutaj wejść. Bum. Ale teraz musimy zrobić trzy te tury. Ale to nie jest też takie trudne. To też nie było trudne. O, maści was. Dobra. Obrót tylko jest najtrudniejszy. A tak reszta to jeżeli drążkiem do góry, do dołu, to nie jest jakieś takie mega... O, a boli mnie to 10 tysięcy, że straciliśmy. Ale na niektórych poziomach po prostu jest mało, jeżeli chodzi o życie. Więc trudno tutaj ogarnąć. To wszystko? Nie. Zgaduję, że jakbyśmy nie umarli, to może jeszcze 5 tysięcy. Dobra, ale to wszystko z tego odcinka. Będziemy się widzieć w kolejnych. Z wami Tregor. No to cześć.